Gmina Raciąż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności dla inwestycji budowa zbiornika wodnego Kraszewo. Koszt przedsięwzięcia zostanie określony w tym dokumencie. Następnym krokiem będzie wystąpienie o fundusze unijne na budowę zbiornika retencyjnego. Jeżeli to się uda, to jego funkcje będą co najmniej trojakie. Pierwsza to będzie funkcja retencyjna, ponieważ Polska nam stępowieje i my też odczuwamy ten brak wody, więc uważamy, że będzie miał dobry wpływ na nasze okolice. Druga funkcja to jest rekreacyjna, bo zbiornik, jeżeli się uda go pobudować, uatrakcyjni okolice i stworzy miejsca do wypoczynku tak dla mieszkańców gminy, jak i dla raciąży i całej okolicy, tak jak ma się w innych przypadkach, tym bardziej, że dookoła nie ma żadnych jezior, więc na pewno to się przyda. A trzecia funkcja to jest przeciwpowodziowa. Dla gminy najważniejsze jest uatrakcyjnienie terenu oraz stworzenie nowych miejsc pracy. Przede wszystkim wydaje mi się, że jeżeli to by powstało, to okolica stanie się bardziej atrakcyjna, w związku z tym popyt na działki będzie dużo większy, jak również na kwatery prywatne, pola namiotowe, gospodarstwa agroturystyczne, o tego typu rzeczy. Planowany akwen wodny obejmie ponad 70 hektarów ziemi wokół rzeki Raciążnica, która zbiera wodę z okolicznych pól. Atrakcją zbiornika niewątpliwie będzie wyspa, która ma powstać z rekomendacji ekologów. Z gminnego pomysłu, który już ma kilkanaście lat, bowiem pierwsze plany powstały na początku XXI wieku, cieszą się właściciele gospodarstw agroturystycznych. W tej okolicy najbliższej nie ma takiego dużego zbiornika. Na pewno spowoduje, że będzie miejsce bardziej atrakcyjne, powstaną gospodarstwa agroturystyczne, tym bardziej, że upadają już gospodarstwa nastawione na produkcję mleka. No na pewno rynek pracy też będzie zapotrzebował miejsc do pracy. Niemal wszyscy są przekonani, że powstanie największego w okolicy akwenu wodnego spowoduje, że pobliskie wsie będą atrakcyjniejsze, a przez to zwiększy się liczba turystów. Nie boimy się konkurencji, mówią właściciele istniejących już gospodarstw agroturystycznych. Trudno żyć bez konkurencji, konkurencja jest wszędzie, natomiast każdy znajdzie swoje jakby miejsce. Ja mam pewne wyprzedzenie, ukierunkowany jestem przede wszystkim na rekreację konną, prawda? Dodatkowo doszłyby atrakcyjność, ludzie przyjeżdżają nad zalew, skorzystają z jazdy konnej. Istniejące gospodarstwa agroturystyczne, choć nastawione na rekreację typowo lądową, myślą już o tej wodnej. Planują zakup kajaków. Marzą też o nietypowych atrakcjach. Pan Mikołaj planuje zbudowanie mini bocznokołowca. Jest to taki statek, który pływał kiedyś po Wiśle do Zalewu Wiślanego, do Zalewu Zegrzyńskiego miały rejsy, po Mississippi takie pływały. Ja mam taką ideę zrobienia takiego w skali 1 do 12 do 20, na 10-12 osób. Napędzany będzie siłą mięśni ludzkich i fotowoltaiką. Czy plany gminy i mieszkańców się ziszczą? Czas pokaże.